powiedziałem coś głupiego. Nie wiem, siłę jest głupiego. Dzień dobry, Tomek Kutra, Poligamia.pl, jesteśmy po trzecim dniu Gamescomu. Dla nas to już ostatni dzień, bo wracamy do Polski. Zobaczcie, co nam się najbardziej podobało. Tomek Kutera, Paweł Kamiński, Paweł Winiarski i machamy, panowie. Dobrze, że nie mam krokomierza. Wtedy bym wiedział, ile przeszedłem. Kilometry korytarzy, kilometry. Nagrywa się? Tak? Dobra, dobra. Udało mi się zagrać w odświeżoną wersję Dooma 3. I powiem wam szczerze, że jeżeli nie podobał wam się Doom 3 w czasie swojej premiery, tak jak mi, nie podpasował mi, to tym razem będzie dokładnie tak samo, żeby było zabawniej, zacząłem się dokładnie w tym samym miejscu, w którym zaczynałem się w oryginale. Fajne było natomiast 3D na monitorze LG ze specjalnymi okularami, grało się naprawdę fajnie, gra wygląda ok, ale tylko dla fanów trzeciej części Dooma. Miałem okazję zagrać w Guardians of the Middle-earth, o którym trochę pisał wam już Tomek, i sprawdzić, jak się gra w MOBA na konsolach. Najbardziej bałem się o sterowanie, ale okazuje się, że sterowanie padem jest całkiem intuicyjne i ludziom projektującym tę grę udało się zachować klimat MOBA, czyli szybkie napady na przeciwników, pojedynki na linii, używanie umiejętności. To wszystko tam jest. Jeśli gracze konsolowi przekonają się, że warto zainwestować w tę grę i znajdą paru przyjaciół, którzy zrobią to samo, to będą mieli okazję doświadczyć fajnej taktycznej zabawy, jaką jest MOBA. Stoimy tak, przodem do siebie, przed chwilą graliśmy w Bijatyka 2D, jaką jest Injustice. Podobało nam się? Nie, ale dlaczego? Bo blok polega na przechyleniu gałki do tyłu. Owszem, a tak jest w Street Fighterze, a my oczekiwaliśmy Mortal Kombat po ludziach od Mortal Kombat. I żadne nam kombosy nie wchodziły z Mortal Kombat. I specjalne też nam nie wchodziły. I generalnie rzecz biorąc, feeling był bardzo dziwny, ale grafika była ładna. I nam się generalnie nie podobało, jesteśmy rozczarowani. Tak. Set Panda. Pełnym fartem udało mi się rozegrać jeden mecz w Hawken, nie jest to dużo, bo jakieś 10 minut grania, ale przekonałem się, że Hawken to faktycznie bardzo szybka gra o robotach i wymaga dużo zręczności. To nie są ciężkie mechy, które przesuwają się majestatycznie po polu bitwy, to raczej szybkie, skaczące roboty, które ostrzeliwują się z dachów albo z powietrza. Podobało mi się, niestety beta zacznie się dopiero za 3 miesiące, a o premierze też jeszcze nie za wiele wiadomo, więc przyjdzie nam na Hawken jeszcze trochę poczekać. Udało mi się dzisiaj zagrać w World of Warplanes, czyli nową grę od twórców World of Tanks. O ile czołgi absolutnie zupełnie mnie nie wciągnęły, o tyle nowa gra traktująca tym razem o samolotach wygląda bardzo fajnie i powiem szczerze, że jeżeli mój laptop to pociągnie, chętnie sprawdzę.
Stoję właśnie przed stoiskiem 1C. Jak widzicie, na hali biznesowej stoiska są dużo skromniejsze, nie ma tu rozmachu, jest bardziej spokojnie i biznesowo. Mieliśmy tutaj okazję zobaczyć dwie gry, ja powiem o jednej, Nuclear Union, która z założeń, o jakich nam mówiono, wygląda na rosyjską wersję Fallouta. Jest tam i pochodna systemu VATS, który pozwala strzelać w zwolnionym tempie. Są i elementy Stalkera, czyli anomalie, które tutaj są zagadkami przestrzennymi, które trzeba rozwiązywać. Jest i zniszczony świat po wojnie atomowej, gdzie zniknęły główne miasta, przetrwały mniejsze. Założenia są bardzo fajne. Widzieliśmy krótki filmik z gameplayu i lokacji i na razie wygląda to całkiem nieźle. Wymaga jeszcze doszlifowania, ale mam dobre nadzieje. No, na razie nie jest to coś, w co chciałbym na pierwszy rzut oka zagrać, ale liczę, że twórcy spędzą nad nią jeszcze dużo czasu, bo jak mówią, to jest dopiero początek produkcji i chcieli nam po prostu pokazać, dokąd zmierzają. Schowałem się w krzakach, ponieważ gra, którą widziałem, jest o łowcach potworów i mówię tutaj o Raiders MMO Free to Play. I powiecie pewnie, no kolejne MMO Free to Play, ale Raiders ma kilka fajnych pomysłów, jak na przykład system skilli niezależny od klas, który możemy sobie zupełnie dowolnie dostosowywać do postaci, albo zręcznościowa walka, która przypomina trochę Dark Souls lub Monster Huntera, więc jest to tytuł, na który warto rzucić okiem, jeśli lubicie wielkie potwory, no i oczywiście nie macie alergii na MMO. But they never broke me. Dzień dobry. Chwilę temu miałem okazję zobaczyć pokaz gry Dishonored. I będę już mówił normalnym głosem, bo inaczej nabawię się chrypy i tyle będzie z tego podsumowania. Przekonałem się, że Dishonored jest bardzo ciekawym miksem Chiefa oraz Deus Exa. Są tam rozwiązania, które znajdziemy w obydwu tych grach. Jest skradanie się, są gadżety, są magiczne moce i jest wielowątkowe podejście do misji. Każdą możemy zaliczyć w inny sposób. Ja grałem w misję, w której musiałem dostać się do pewnego domu i jak powiedział mi twórca, można to było zrobić na 6-7 sposobów. Ja sam odkryłem 4, więc dowiecie się o tej grze wkrótce więcej z mojego tekstu, a ja szczerze jestem zaciekawiony i szczerze na nią czekam. Do tej pory jakoś nie myślałem, żeby taki miks był dobrym pomysłem, a teraz coraz bardziej jestem o tym przekonany. Więc Gamescom się skończył. Ostatnimi dwoma rzeczami, które zobaczyłem, były dwie niezależne gry, bo postanowiłem pochodzić sobie po targach i poszukać jakichś ciekawostek. Pierwsza z nich to najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem na tych targach, nazywa się Knut Underground. Nie było tam twórcy, więc nie wiedziałem, o co chodzi w tej grze, a generalnie rzecz biorąc, więc postać zamieniała się w kulkę i odbijała niczym taka kauczukowa piłeczka. Poza tym były tam jakieś wróżki, które wysyłałem na jakieś misje, dialogi nie miały sensu, a generalnie rzecz biorąc, była to platformówka, w którą można było skręcić praktycznie w każdą stronę, wszędzie były zegary i nie wiem, o co chodzi, ale bardzo mi się podobało. Taka tajemnica była w tej grze jak w Fez, ale jeszcze większa, więc to było fajne. Pokaż, o, przebrałeś coś? No nic nie brałem. Na czystego. Spajdek robi mi zdjęcie. Drugą niezależną grą, którą widziałem, jest Alien Spidey. Kojarzy mi się bardzo z Super Meat Boyem, bo jest strasznie trudna. To platformówka 2D i generalnie rzecz biorąc, chodzi w niej o to, że kieruje się pajączkiem i on wystrzeliwuje sieć i się buja po różnych elementach planszy. Strasznie trudna jest ta gra, ale bardzo mi się podobała, spędziłem przy niej dużo czasu. Podobna być też na Vita, więc może to będzie coś ciekawego z cyfrowej dystrybucji.